Cześć, pora na drugie nagranie z cyklu NHL.pl Trade Deadline Special. Tak jak zapowiadałem, pierwszy odcinek tego cyklu miała być zapowiedź, ale to już nie jest zapowiedź, tylko analiza, raport, stan gry. Omawiamy to, co już dzieje się na rynku transferowym, na rynku wymian. To okienko zamyka się w poniedziałek, 24 lutego. Już tych transferów dokonywać nie będzie sensu. Na pierwszy ogień poszła dywizja atlantycka. To wszystko, co tam się działo w klubach tej dywizji, już sobie omówiliśmy w poprzednim odcinku. Teraz pora trochę przełamać smak. Przenosimy się na zachód do konferencji zachodniej, właśnie do dywizji, konkretnie dywizji Central. A zdradzę Wam teraz, że jako ostatnie zobaczycie nagranie dotyczące dywizji Pacific, no bo tam jeszcze wszystko jest możliwe, tam jeszcze bardzo wiele rzeczy się dzieje i sam sobie zostawiam to jako nagranie ostatnie. Mam nadzieję, że to wszystko nam się tutaj mega nie zdezaktualizuje. Przechodzimy do tego, jaka sytuacja jest w dywizji centralnej. Liderami są jeszcze w tej chwili St. Louis Blues, do ich pierwszych sobie przeanalizujemy. Oni już wykonali jeden dość istotny ruch, może niezbyt ekscytujące nazwisko, natomiast pozyskali Marco Scandella z Montreal Canadiens, doświadczony obrońca. To jest oczywiście ruch bezpośrednio korelujący z historią Jaya Baumeistera z ostatnich dni, z ostatniego tygodnia, to jego zasłabnięcie na ławce podczas meczu z Anaheim okazało się być dość poważną sytuacją zdrowotną. W tej chwili Baumeister jest już po zabiegu wszczepienia rozrusznika, chyba może rozrusznika, czy takiego urządzenia, które wyznacza odpowiedni rytm i odpowiednie bicie jego serca. Status jego dalszej kariery w NHL jest pod dużym znakiem zapytania. Tak naprawdę nic w tej materii na ten moment nie wiemy, chociaż to jest oczywiście absolutnie, kompletnie w tym momencie nieistotne. Ważne jest to, żeby Jay normalnie wrócił do życia, do normalnego funkcjonowania. No ale taki jest biznes NHL, taki jest sport, że ktoś wypada, no to ktoś jego miejsce musi przejąć, ktoś musi jego rolę objąć. Tą postacią ma być Marco Scandella, transfer bezpieczny, trochę drogi, ale myślę, że tutaj St. Louis nie będą płakać po drugiej rundzie draftu i po warunkowej czwartej rundzie draftu, która może zmienić się tam w rundę trzecią, jeżeli spełnionych zostanie cała masa różnych skomplikowanych czynników. Nie ma to mniejszego znaczenia. Wydaje mi się, że to nie jest ostatni ruch, jaki robią St. Louis Blues. Tam jest taka ciekawa sytuacja z Władimirem Tarasienką. Pamiętacie, kontuzjowany już od drugiego miesiąca sezonu rosyjski skrzydłowy. Mówiło się, że nie zagra na pewno do końca fazy regularnej. Być może w ogóle już w tym sezonie nie pomoże ekipie z Missouri. No, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Tarasenko już wrócił do treningów, już się ślizga, już jest w kontakcie z lodem, z krążkiem. Natomiast no, też mówi się, że ten jego powrót rzeczywisty na lód to jeszcze jest do rywalizacji, taki bark w bark, i powrót do składu meczowego to jest jeszcze bardzo odległa historia, melodia dalekiej przyszłości. Na czym polega ten problem, czy ta łamigłówka w St. Louis? Chodzi o powtórzenie manewru, który zrobili Chicago Blackhawks w 2013 roku. Tam Patrick Kane doznał kontuzji, która wyłączyła go z ostatnich tygodni rozgrywek. Blackhawks umieścili go na liście kontuzjowanych, ale zaraz jak się zaczynały playoffy, jeszcze przed pierwszym meczem, oni go z tej listy zdjęli i Kane był już gotowy do gry. Później Stan Bowman, menedżer Blackhawks, przyznał, że Kane był gotowy do gry już trochę wcześniej, ale postanowili jeszcze go tam przetrzymać, przeciągnąć ten jego status. A to dlatego, że w fazie playoff czapka płast już nie obowiązuje. Dzięki temu Blackhawks mieli bardzo dużo gotówki na inne transfery, na ściągnięcie innych graczy przed zamknięciem okienka transferowego, bo właśnie kontrakt Kane'a był na liście długoterminowo kontuzjowanych. Taki kruczek prawny, jak to się zwykło mówić, to wtedy Blackhawks wykorzystali. Może to samo Blues zrobią w tej chwili z Tarasenką. Jego kontrakt zamrożony, tak to nazwijmy w tej chwili,
To jest ponad 7 milionów rocznie, 7,5 miliona ten kontrakt Taras Jenki, więc mogą Blues poszaleć. Wydaje się, że będą szukać skrzydłowego trochę w jego typie, chociaż też mam wrażenie, że Blues bardziej będą rozglądać się za graczem typu Patrick Maroon, czyli ta postać, która w zeszłym sezonie była dla nich kluczową, instrumentalną postacią w tej fazie playoff. Wygrał im dość sporo Pat Maroon i myślę, że kogoś podobnego będą szukać, może trochę bardziej utalentowanego ofensywnie niż napastnik, który dzisiaj gra w Tampie. Dlatego też wynotowałem sobie całkiem sporo nazwisk, bo myślę, że będą agresywni Blues. Oni czują, że cały czas to ich okno mistrzowskie jest otwarte. Zrobią dużo, żeby tytuł obronić. I tak mam tutaj wynotowanych właściwie wszystkich standardowych podejrzanych tego okienka, czyli Chris Kreider, Mike Hoffman, Jean-Gabriel Pajot, Ilja Kowalczuk. Dorzuciłem sobie jeszcze dwa takie nazwiska, które też są nawet na tej takiej nieoficjalnej, nieformalnej, ale bardzo wiążącej liście przygotowanej przez Franka Seravalliego, dziennikarza TSN. To jest taka lista TSN Trade Bait List, czyli takich transferowych przynęt. On ma bardzo dobrze, ten dziennikarz ma bardzo dobrze wyczuty rynek transferowy, wie, kto faktycznie na tym rynku się znajduje, kto jest dostępny, i on też umieścił na tej swojej liście Josha Andersona z Columbus Blue Jackets oraz Wayne'a Simmonsa z New Jersey. Simmons niekoniecznie chce się ruszać z Devils, on chyba chciałby tam zostać do końca sezonu, może przedłużyć kontrakt w ogóle z Diabłami, no ale nie wszystko jest w jego rękach. Jeżeli przyjdzie oferta, którą klub zaakceptuje, to czy Simmons, czy Anderson będą musieli odejść, a mam ich dlatego na tej liście, że to są właśnie gracze grający trochę bardziej siłowo, wnoszący element fizyczności, dobrej walki na bandach, walki przed bramką, takiego playoffowego gritu. Wiemy, że Blues na tym bazowali w dużej mierze w ubiegłym sezonie, chociaż oczywiście tym takim luksusowym dobrem jest Kreider, który łączy ze sobą perfekcyjnie, niemal jak nikt inny na rynku transferowym, właśnie zdolności czysto ofensywne z tą swoją taką niesamowitą fizycznością. Kreider to jest gracz, na którego poluje bardzo wiele ekip, ale myślę, że do Blues też bardzo by pasował. Co w drugą stronę, myślę, że Blues będą handlować tylko pikami, ewentualnie swoimi młodymi graczami typu Clint Costin, Jordan Kyrou. Tutaj menedżer Armstrong zapowiedział już, że nie będzie oddawał nikogo z tego bieżącego składu, z tej pierwszej drużyny, zrobi wszystko, żeby utrzymać tych najważniejszych graczy i nie będzie ich nigdzie oddawać. Druga ekipa, takie właściwie dwa zespoły, które są w bardzo podobnej sytuacji jak Blues, to Dallas Stars i Colorado Avalanche. One są już raczej spokojne o swój udział w fazie playoff, tylko jakiś kataklizm sprawiłby, żeby czy Stars, czy Avalanche się nie znaleźli w fazie posezonowej. Tam już planują co zrobić, jak się wzmocnić. Co do Dallas, to mam trochę kłopot, bo rynek jest dość ubogi. Właściwie powtarzamy to ostatnio jak mantrę co roku, że rynek jest ubogi i coraz to uboższy, mam wrażenie, z każdym kolejnym rokiem. W każdym razie Dallas będą pewnie szukać kogoś pokroju Matsa Zuccarello. Przed rokiem pamiętamy, jak wzięli sobie Norwega z New York Rangers, takiego bardzo kreatywnego, pomysłowego, rozgrywającego, w miarę szybkiego. Oni kogoś takiego potrzebują, bo mają wielu strzelców, mają wielu graczy potrafiących wykańczać akcje, ale są ekipą przeraźliwie wolną i ekipą pozbawioną kreatywności, rozegrania krążka. No jest problem z tym, że takich graczy w tym roku no naprawdę na rynku nie ma. Wynotowałem sobie tutaj cztery opcje, ale każda kolejna z nich jest coraz mniej prawdopodobna. Władysław Namiestnikow z Ottawy. Czy to jest wielce kreatywny gracz? Też niekoniecznie taką łatkę mu przypinał. Paweł Buczniewicz, New York Rangers. Rangersi mają dość skomplikowaną sytuację, bo tam latem nie będzie zbyt dużo wolnej gotówki, a wielu graczy ma status zastrzeżonych, wolnych agentów. Właśnie między innymi Buczniewicz, Tony DeAngelo, cały czas rozmowy z Kreiderem. No na pewno dwóch graczy z tego grona będzie musiało odejść. Właśnie być może nawet już teraz Buczniewicz ewentualnie pożegna się ze strażnikami. No to byłby fajny transfer dla Dallas, bo to byłby gracz taki właśnie kreatywny, z dobrą techniką, z miękkimi rękami, potrafiący dość dużo z krążkiem.
pomysłowy, bardzo by się przydał w Dallas ktoś taki. No, myślę, że idealnym transferem byłby Mikkel Granlund, bo to już jest w ogóle rozgrywający z wysokiej półki. Problem w tym, że Granlund gra w Nashville, czyli ekipie, która też ma cały czas duże playoffowe ambicje. Wątpię, żeby menedżer David Poyle decydował się na sprzedawanie kogokolwiek ze swoich istotnych, nawet nieistotnych graczy. Myślę, że Poyle w ogóle nie będzie ruszał ekipy Predators. Dlatego wyrwanie go z Tennessee, mówię o Granlundzie, będzie piekielnie trudnym zadaniem. Dallas też raczej nie będą zainteresowani rozrzucaniem różnych aktywów typu rundy w drafcie, typu młodzi zawodnicy, bo oni po prostu zbyt wiele tych aktywów nie posiadają w tym momencie. Colorado. Colorado to jest mój typ na największego gracza tegorocznego deadline. Składa się na to mnóstwo czynników. Oni mieli już przed sezonem dużo wolnej gotówki. Teraz jeszcze doszły im dość poważne kontuzje, niestety. Mikko Rantanena, Nazema Kadriego i wątpliwy status Filipa Grubauera. Też co najmniej kilka tygodni niemiecki bramkarz będzie pauzował. To uważam, że stwarza pewne problemy ekipie z Denver, ale też otwiera mnóstwo możliwości, bo będzie naprawdę mnóstwo gotówki. Będzie mógł, mówiąc krótko, Joe Sakic poszaleć transferowo. A wiemy, że Colorado no, nastawiają się na dobry wynik, na daleką przygodę w fazie playoff. Też mogą zrobić podobny manewr jak Blues z Tarasenką, czyli umieścić Rantanena na liście kontuzjowanych długoterminowo, wykorzystać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej wykorzystać przestrzeń pod czapką płac, ale czy będą musieli, no to tego tak właściwie nie wiadomo. W każdym razie typuję Colorado na ekipę, która będzie robiła najwięcej. Spodziewam się co najmniej dwóch, może trzech nawet transferów i to takich konkretnych. Znowu ci sami kandydaci, Kreider, może Pajot, może Hoffman, jeszcze Kyle Palmieri to jest takie nazwisko, które też być może będzie dostępne na rynku. Ta wyprzedaż w New Jersey jest bardzo szeroko zakrojona. Tam jeszcze rok kontraktu został Palmieriemu, ale Avalanche się tego raczej nie boją, bo to nie jest wysoki kontrakt i to jest bardzo dobry skrzydłowy. Mało o obrońcach, bo tych obrońców już naprawdę niewielu jest na rynku. Jest jeszcze jest jedna ciekawa opcja, jest nią sami Vatanen i właśnie tego Vatanena widziałbym w Colorado. Taki drugi wspierający Kayla Makara, ofensywny obrońca, właśnie z takimi inklinacjami do rozprowadzania krążka. Myślę, że przydałby się w Colorado. Mają doświadczonych Cole'a Johnsona, mają fizycznie grającego Gravesa i Zadorowa. Taka postać trochę jeszcze zmieniająca ten obronny miks w Colorado, właśnie jak Vatanen. Myślę, że to byłby super fit w Colorado, jak to się teraz popularnie mówi. Co dalej? Nashville. To już o nich zahaczyłem i niespecjalnie zamierzam się nad nimi rozwodzić, będąc szczerym. Na pewno nie sądzili, że będą w takim miejscu, w jakim są teraz, czyli drużyny, która pewnie do ostatnich dni sezonu będzie drżała o swoje miejsce w playoff. Teraz lepsza seria ostatnio, ale oni tak mają cały sezon, że po trzech udanych meczach później przychodzą dwa słabe. I to tak jest właśnie krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu, krok do tyłu. Nie są w pozycji na pewno, żeby robić duże transfery przychodzące do klubu. Raczej nie stać ich teraz na duże wydatki. To byłoby raczej bez sensu. No ale też myślę, że David Poyle będzie ok, będzie pogodzi się z faktem, że tacy gracze jak Granlund wspomniany, czy Craig Smith, którym kończą się kontrakty po sezonie, że oni odejdą za darmo, nawet jeżeli coś nie wypali w tym sezonie w Nashville, to oni potraktują ich niejako takie transfery z wewnątrz klubu, czyli nie sprzedajemy ich, oni zostają i to są właśnie nasze wzmocnienia na playoff. To może być takie myślenie w ekipie Predators, które będzie obowiązywało w ostatnich tygodniach sezonu i taka może być ich mentalność przed fazą playoff. Winnipeg Jets, tutaj już odbył się jeden ciekawy ruch, Dylan DeMello wzmacnia tę poszatkowaną, przedziurawioną defensywę, nie dość, że ogromne zmiany przed sezonem, to jeszcze masa kontuzji w jego trakcie. Pojawił się DeMello z Ottawy, to jest fajny, solidny chłopak do drugiej, do trzeciej pary optymalnie, pewnie w trzeciej DeMello spisywałby się najlepiej. Tam ustawienie go w takiej parze sugerowałoby, że wyżej no, są naprawdę porządni fachowcy. No, tak niekoniecznie jest z Winnipeg. Myślę, że to nie będzie jedyny obrońca, który pojawi się w odrzutowcach z Manitoby.
Co zresztą też już potwierdził poniekąd Kevin Cheveldayoff, że to jeszcze raczej nie koniec ruchów. Mam tutaj co najmniej kilka nazwisk wynotowanych. Tony DeAngelo z New York Rangers, Erik Gustafsson z Chicago, Jonas Brodin, Matt Dumba, to te nazwiska, które też są dostępne na rynku. No tu jest problem i z Gustafssonem, zwłaszcza z duetem z Minnesota, że to są gracze bezpośrednich konkurentów do fazy playoff z tej samej dywizji. Tu może być kłopot z dopięciem takiego transferu, ale zobaczymy, no, niczego nie wykluczamy. Na pewno potrzebują wzmocnić i zrewolucjonizować swoją defensywę Winnipeg Jets. W ataku pewnie też będą poszukiwania centra w wypadku Brian Little, który ma tam bardzo duże problemy zdrowotne, tam są problemy ze słuchem u tego zawodnika. On już ma raczej po sezonie, więc tutaj pewnie też przydałby się dobry center na obsadę pozycji numer 2-3, tylko że takich centrów to naprawdę, uwierzcie mi, na rynku w ogóle nie ma. Gdzieś tam przewinęło się parę razy nazwisko Vincenta Troczka z Florida Panthers, ale ich też już sobie analizowaliśmy. Raczej Pantery nie będą zainteresowane wielką wyprzedażą, więc może być kłopot. Może być po prostu za wysoka cena, żeby takiego Vince'a Troczka sobie pozyskać. Nie wspominając już o tym, że to gracz, który ma jeszcze dość długi kontrakt. To jest bardzo skomplikowany temat dla Winnipeg. Myślę, że nie w tym okienku. Minnesota Wild, która już szeroko omówiona, też ostatnio wałkowana na naszym portalu co najmniej kilkukrotnie przy okazji trade'u Jasona Zuckera, przy okazji zwolnienia Bruce'a Boudreau. Tutaj chyba nie mam już nic więcej do dodania. Nie rozumiem ruchów dzikich z Minnesoty. Nie wiem, jaki tam jest plan gry, czy jakikolwiek w ogóle zamysł, jakakolwiek strategia powstała, czy to wszystko tak z dnia na dzień jest w tej organizacji w tej chwili robione. Na pewno nie tędy droga, by sprzedawać Brodina albo Matta Dumbę. To jest zły moment na takie transfery. To są kolejne proste ruchy, które ktoś w tym klubie niby planuje, niby zamierza. Nie wiem, Minnesota jest dużą zagadką. Chyba najlepiej, żeby nie robili niczego, bo to przynajmniej gwarantuje, że nie zrobią niczego głupiego. Tak podsumuję sytuację dzikich. Proszę ich kibiców, żeby się na mnie nie gniewali. No niestety taka jest rzeczywistość w tej chwili, że każdy ruch to wzbudza taką niepewność, że o rany, robimy coś głupiego. Chicago Blackhawks, tu też mam pewne obawy co do Stana Bowmana. On jest bardzo ambitny, agresywny. W ogóle jest cały czas taka mentalność w tym klubie, że my jesteśmy tymi Chicago Blackhawks, jeszcze byśmy chcieli o coś powalczyć. Tylko to jest tak, jak wiecie, jak z jedzeniem. Oczy by chciały, a żołądek już niekoniecznie może. I tak to jest z Chicago. Może by chcieli powalczyć, ale to są kompletnie nierealne marzenia. To są życzeniowe myślenie w tym momencie jest uprawiane przez Blackhawks. Powinni sobie odpuścić jakieś kolejne duże transfery, jakąś kolejną rewolucję kadrową. Naprawdę było tego ostatnio za dużo. Można ewentualnie pomyśleć o oddaniu za jakieś piki Erika Gustafsona z obrony. Fajnie byłoby też zarobić coś na bramkarzach, bo kończą się kontrakty i Crawforda, i Robina Lehnera. Chyba jedyną słuszną opcją byłoby przedłużenie kontraktu ze Szwedem, a wytransferowanie tego znacznie starszego, bo 7 lat starszego Crawforda. Tacy Colorado Avalanche z kontuzjowanym Filipem Grubauerem i nie do końca pewnym Pawłem Francuzem. To byłby fajny fit i fajny temat do dopięcia, żeby właśnie Crawford poszedł do Colorado. Tylko właśnie pytanie, czy Stan Bowman jest gotowy postawić krzyżyk na sezonie Blackhawks. Powinien to zrobić, ale mam wątpliwości, że on tutaj będzie wielkim sprzedającym. Parę miesięcy temu, parę tygodni temu słyszałem o tym, że gdzieś tam w kuluarach po cichu namawiany jest Duncan Keith na to, by opuścić ekipę z Chicago. Tam jeszcze jest bardzo długi kontrakt tego gracza, bo jeszcze chyba z 3 albo 4 sezony, ale to z kolei też nie jest duża umowa. Być może uda się go nakłonić na odejście na przykład do swojego poprzedniego, byłego trenera Joela Quenville'a do Florida Panthers. Natomiast to jest temat już bardziej na off-season, a nie na tegoroczny trade deadline. To i w ten sposób zamykamy temat dywizji Central. Przejrzeliśmy sobie
wojska i to, co mogą planować poszczególne ekipy tej dywizji. Zapraszam na kolejne nagrania. Przypominam o naszej audycji live w poniedziałek 24 lutego. Ruszamy jakoś pod wieczór około 20:18. Nie pamiętam, o której jest ten deadline, chyba 21 polskiego czasu, więc pewnie około 20 tam usiądziemy, o ile w ogóle jeszcze będzie co omawiać. A jeżeli nie będzie żadnych nowości, to na spokojnie sobie przeanalizujemy te wszystkie wymiany, do których już teraz doszło. Za teraz dziękuję i zapraszam też na pozostałe części zapowiedzi, analizy Trade Deadline 2020.